Rozmowa dnia. I nasz gość w studiu, Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Witam i teraz się będę bił w piersi, bo przegrałem zakład. Słuchacze Radiowej Jedynki może pamiętają, ale dawno, dawno temu założyłem się z panem marszałkiem o to, jaki będzie wzrost PKB Polski w roku 2017. Pan marszałek twierdził, że na pewno powyżej 4%. Ja byłem sceptykiem, pan marszałek wygrał. Cieszę się szczególnie z tego wyniku. Nie cieszę się z tego, że wygrałem zakład, ale cieszę się, że mamy taki wzrost gospodarczy. To następnym razem przyjdę. Nas wszystkich. Tak, na następnym razem z czymś przyjdę. Cieszy mnie, oczywiście, że mnie cieszy. Z jakimś prezentem następnym razem się pojawi, jak pan będzie w studiu, żeby było, że ten... Za tydzień mogę już przyjść, panie redaktorze. Tak, mogę przyjść już do redakcji. Nie, bo nie ustaliliśmy, o co się założyliśmy, ale to nie wiem, może jakąś książkę przyniosę. Może być moja, czy jakąś cudzą muszę. Tak, bardzo chętnie przeczytam. Panie marszałku, czy Senat przyjmie już na tym posiedzeniu nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej? Coraz bardziej skłaniam się ku temu, żebyśmy tą dyskusję, debatę już zakończyli, żeby opadły emocje, bo chyba w tej chwili najważniejsze jest to, aby emocje, bo emocje są duże, żeby opadały. One już opadają. Ja widzę, że już wczorajszy dzień, nawet przedwczorajszy, był zdecydowanie łagodniejszy, były te emocje mniejsze, niższe, także... I bez zmian zostanie przyjęta ta nowelizacja, czy jednak będą jakieś korekty? Panie redaktorze, ja w moim przekonaniu tam zmian nie należy wprowadzać. Jeśli okaże się, że one są konieczne, to życie pokaże, prawda? To na pewno wprowadzimy. Tu jesteśmy bardzo otwarci i na pewno również zespół powołany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego po rozmowie z premierem Izraela będzie monitorował. Nie tylko będzie dochodził do prawdy, nie tylko będzie wspólnie pracował z żydowskimi przedstawicielami i będzie dochodził do prawdy, będzie mówił o prawdzie, bo ta prawda jest potrzebna, to niezwykle potrzebna. Jest potrzebna i Żydom, i Polakom, bo to Żydzi i Polacy byli mordowani, wymordowani przez Niemców, więc o tym nie wie świat. Zresztą ta sytuacja pokazała, jak nonsensowne, jak bardzo groźne, jak bardzo złe, jak bardzo nieprzyjazne, jak bardzo antypolskie głosy odzywają się. Ale jednocześnie ambasador Izraela mówiła wczoraj w wywiadach, powtarza to zresztą w rozmowie z Polskim Radiem, państwo będą mieli okazję wysłuchać tej rozmowy za mniej więcej pół godziny, że sformułowania przyjęte w tej nowelizacji ustawy o IPN są nieostre, zresztą podobne zarzuty padały też ze strony komentatorów. Wczoraj w prasie można było je poczytać, więc być może tam należałoby jednak coś jeszcze doprecyzować. Panie redaktorze, jeszcze będzie praca komisji, będzie praca również podczas posiedzenia plenarnego. To jest moje zdanie, ja je prezentuję i mówię. Jestem przekonany, że najlepiej byłoby, żeby ta ustawa jak najszybciej weszła w życie, obowiązywała i będziemy bardzo ściśle, bardzo dokładnie monitorować. A spotka się pan jeszcze być może dziś nawet z ambasadorem Izraela? A jestem gotowy do spotkania w każdej chwili. Bo wczoraj pan deklarował właśnie, że czeka. W każdej chwili jestem, jeśli pani ambasador będzie chciała dziś, to dziś, jeśli jutro, to jutro. W każdej chwili jestem gotowy. No oczywiście są jakieś już zobowiązania inne, ale na pewno będę mógł się spotkać w dowolnym ale czasie. Ale może jednak chodzi o coś innego niż tylko nowelizację ustawy o IPN, bo wczoraj również ambasador Izraela mówiła, że między Polską a Izraelem dyplomatyczny spór o kształt reprywatyzacji jest. No i od razu pojawiły się takie sugestie, między innymi mówił o tym wiceminister Jaki, że to są kwestie połączone. Tu dochodzi jeszcze uchwała amerykańskiego Senatu na temat tego, co będzie działo się z polskim mieniem pożydowskim. Na pewno są to sprawy, które należy rozstrzygnąć, które należy podjąć, sprawy, o których będziemy w najbliższym czasie rozmawiać, debatować, dyskutować. I to, co powiedziałem, to, co zawsze powtarzam, że potrzebny jest dialog, potrzebna jest rozmowa. Im więcej rozmowy, im więcej dialogu, tym lepsze porozumienie. Przecież chcemy utrzymywać. Mamy świetne relacje z państwem Izrael. Chcemy również mieć z Żydami. Chcemy mieć bardzo dobre relacje polsko-żydowskie. Nie wiedząc o tej sytuacji, którą mamy w tej chwili, od wielu tygodni przygotowuję konferencję w Senacie na temat relacji polsko-żydowskich wczoraj, dziś i jutro. To będzie z udziałem partnerów izraelskich? Oczywiście, to będzie z udziałem polityków, historyków, debata, dyskusja. Zaprosimy również członków komisji jednej i drugiej, ale również będą politycy, również dziennikarze zapraszamy. Kiedy ma się odbyć ta konferencja? Ma się odbyć, tego co pamiętam, dokładniej daty nie pamiętam, ale w kwietniu. Mieliśmy nieco szybciej, ale musieliśmy przełożyć ten termin 26 kwietnia, ale nie chcę w tej chwili tak w 100% tak mu
mówić o dokładnej dacie, pod koniec kwietnia. Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, mówił wczoraj w rozmowie z Telewizją Republika, że trzeba zapytać, o jaką rolę w tym, co się teraz dzieje, odgrywa Rosja, agentura rosyjska. Moim zdaniem duże, mówił Antoni Macierewicz, wojska Rosji de facto stoją kilkanaście kilometrów od Jerozolimy, no, tej, no, która znajduje się w Syrii. Pan minister Antoni Macierewicz ma większą wiedzę ode mnie, ja nie chcę się na ten temat wypowiadać, nie wiem, jakie są wpływy, zawsze pewno jakieś są, ale ja nie chcę na temat tych wpływów mówić. Ja chcę mówić o dialogu, chcę mówić o tym, że to jest dochodzenie do prawdy i mówienie o prawdzie, przekazywanie prawdy historycznej następnym pokoleniom jest obowiązkiem naszym, również polityków, obowiązkiem Żydów i Polaków i będziemy o to bardzo zabiegać, będziemy bardzo o to dbać, bo mówienie o tym, że były polskie obozy koncentracyjne, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo oświęcimskie, bo ona mówi nieprawdę. I źle będzie za chwilę pani ambasador siedziała w moim miejscu. Źle, że pani ambasador, bardzo to mi się nie podobało, że słuchając tych słów... Mówi pan o wystąpieniu, o wystąpieniu pani ambasador. Słuchając tych słów, przypomniała mi się wizyta papieża Franciszka, który milczał w tym miejscu. Ja myślę, że w ogóle to miejsce powinno być miejscem ciszy, miejscem głębokiej zadumy. Tam można albo głośno krzyczeć, albo milczeć, albo płakać. Natomiast żadne słowa nie oddadzą tego, co tam się wydarzyło, co tam się zdarzyło. Więc myślę, że następne uroczystości powinny być w ogóle z wyłączeniem jakichkolwiek wystąpień. Tam powinna być cisza. I żadnych akcentów politycznych. Absolutnie żadnych akcentów politycznych. Ale też dowiadujemy się od pani ambasador, że miała polecenie, że to było polecenie polityczne. No dowiadujemy się też, że to jest efekt sytuacji wewnętrznej w Izraelu również. Więc poczekajmy. Bardzo nam zależy, wszystkim Polakom. Zresztą też trzeba, i to trzeba podkreślić, że przecież ta ustawa, która została niedawno przyjęta przez Sejm, została przyjęta przez wszystkie siły polityczne, przez wszystkie parlamentarne siły. To była zgodność. No ale niektórzy politycy dzisiaj się, jak Grzegorz Schetyna czy Sławomir Neumann, odcinają, mówią o tym, że najpierw PiS wyhodował nazistów, a potem próbuje się dzielić odpowiedzialnością. Nie róbmy polityki w tym momencie i nie róbmy tutaj wyścigów, tylko naprawdę poważnie podejdźmy do tego problemu, bo to jest praca nie dla nas, nie dla polityków, nie dla słupków, tylko praca przede wszystkim dla następnych pokoleń, bo słyszymy w tej chwili, jak absurdalne wypowiedzi młodych ludzi. Ludzie nie znają historii. My teraz jeszcze bardziej widzimy, że świat nie zna historii. No, wczoraj, tak jak nie wiedzieli, panie redaktorze, szanowni państwo, tak jak świat nie wiedział o Katyniu, tak samo nie wie o Holokauście, nie zna całej prawdy. Wczoraj norweski portal napisał o tym, że polska współpraca przy Holokauście jest faktem. O, i ambasada w Oslo już Polska interweniuje. No, to i jest trzeba interweniować. O tyle szokujące, że akurat niechlubny udział Kislinga, norweskiego polityka w zagładzie żydowskiej, był czymś realnym w odróżnieniu od tej opowieści o rzekomym polskim współudziale w Holokauście. Ale nie tylko nowelizacja ustawy o IPN w Senacie. Od kiedy głosowania, wszystkie głosowania będą jawne w Senacie? Także te w sprawach immunitetu, zgody na aresztowanie? Jeśli podejmiemy taką uchwałę, a mam nadzieję, że ta nawet pewność, że tak będzie, bo przecież nam politykom powinno zależeć bardzo na transparentności, na przejrzystości, tak aby nasi wyborcy wiedzieli, jak głosujemy. W tej chwili są domysły, kto jak głosował. Prawda? Każdy w tej chwili spekuluje. Więc powinniśmy wiedzieć, jak kto głosował, jakie ma poglądy, prawda? Jakie reprezentuje swoje poglądy. I już dziś będą państwo chcieli przyjąć te nowe przepisy. Najprawdopodobniej dziś, tak? I to ma działać od dnia wprowadzenia w życie, także od dziś. Jarosław Kaczyński, z którym rozmowę można przeczytać w najnowszej Gazecie Polskiej w tygodniku, mówi, że no, te wyniki głosowania w sprawie senatora Stanisława Koguta, no, to było działanie szkodliwe, nieracjonalne, będzie miało wpływ na sondaże, wzmocnienie dyskusji na temat, o to ciekawe, celowości utrzymania Izby Wyższej. Takie zresztą pytania się pojawiły już przed sprawą senatora Koguta. Właściwie skoro w Senacie niewiele się zmienia, po co nam ta Izba Refleksji i Pamięci jest potrzebna? Może ją zlikwidować, może sobie nie starczy. Panie redaktorze, ja wszystkim tym, którzy tak mówią, powiem o tym, że zajmujemy się również poza ważnymi podstawowymi sprawami legislacyjnymi. Wprowadzamy bardzo wiele zmian, ale również jesteśmy inicjatorami wielu przecież inicjatyw legislacyjnych, wielu ustaw. Również zajmujemy się Polonią i wspieramy Polonię. I ta Polonia bardzo nam teraz jest potrzebna. Zawsze była potrzebna i Polonia wspierała Polskę, niech
ta Polonia dalej nas wspiera. Ale my jako Senat również bardzo intensywnie pracujemy z Polonią, wzmacniamy Polonię. Każdy Polonus, każda osoba mieszkająca w innym kraju, która przyznaje się do polskich korzeni, jest tak naprawdę polskim ambasadorem. Co też zależy nam na głosie, na ich reakcji, na ich postawach. I gdybyśmy zajmowali się tylko i wyłącznie Polonią, to byśmy mieli wypełnione 24 już godziny. I już powód ważny do istnienia. Tak? To uważam, że bardzo ważny. Zresztą zawsze Senat, wtedy kiedy w Polsce była demokracja, wtedy kiedy w Polsce była wolność, zawsze istniał. To jest już to taka historia. Może wprowadzić jedno czy dwa miejsca w Senacie właśnie dla tych Polaków, bardzo którzy mieszkają za granicą. Taki mamy, panie redaktorze, taki mamy plan. Jest już zgoda polityczna. Ustaliliśmy to w gronie kierownictwa partii, że to zrobimy i mam nadzieję, że to nam się uda w najbliższych miesiącach wprowadzić do kodeksu wyborczego bez zmiany w konstytucji, bo zmiana konstytucji. Ale nawet jeśli byłaby potrzebna zmiana w konstytucji, to myślę, że inne siły polityczne poza Prawem i Sprawiedliwością też poza Prawem i Sprawiedliwością również przychyliłyby się do tego. Na koniec jeszcze pytanie nie do pana jako marszałka Senatu, tylko jako ważnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, bo tam te decyzje zapadają. Czy będą kolejne komisje sejmowe, może jakieś inne ciała poza Sejmem przypatrujące się reprywatyzacji już nie w Warszawie, ale w Krakowie, w Łodzi i w innych miejscach? Panie redaktorze, ostatnio podczas posiedzeń kierownictwa na ten temat nie rozmawialiśmy. Ja osobiście uważam, że tak, ale debaty na ten temat, rozmowy nie było. Jak będzie, to wyrażę również taki pogląd mój sprzyjający powstaniu takich komisji. Stanisław Skarczewski, marszałek Senatu, był gościem Radiowej Jedynki i Sygnał Dnia. Dziękuję, panie marszałku. Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi i państwu. Dziękuję. 27 po 7. Była to rozmowa dnia.